Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na nigeryjską wersję teleturnieju Milionerzy, która podobnie jak inne anglojęzyczne wersje tego programu nosiła nazwę Who Wants to be a Millionaire i była emitowana od 8 października 2004 roku do 25 czerwca roku 2017 na antenie publicznej stacji telewizyjnej NTA. I jak możecie zauważyć, logo wyglądało tak, a nie inaczej. Było tak w barwach niebieskich. Były złote pytajniki na przemian ze znakiem nigeryjskiej waluty, a nigeryjska waluta nazywa się Naira. Naira. N-A-I-R-A. No i cóż. Who Wants to be a Millionaire Nigeria to bez wątpienia najdłużej istniejąca wersja teleturnieju Milionerzy na kontynencie afrykańskim. Jedna z najdłużej istniejących bez przerwy wersji Milionerów na świecie. Niecałe 13 lat. To tylko może świadczyć o tym, że ten format w Nigerii był bardzo popularny. Przez całe 13 lat emisji teleturniej prowadził jeden prezenter. Mianowicie Frank Edoho. To ten pan od początku do końca. W ogóle Milionerzy w Nigerii spadli z anteny w czerwcu 2017 roku z powodu afery z brakiem sponsora. Telewizja nigeryjska nie znalazła sponsora, no ale ta zapaść miała trwać tylko 2 miesiące, ponieważ 2 miesiące po skasowaniu Who Wants to be a Millionaire w Nigerii sponsor się znalazł, no ale do tej pory ten teleturniej do tego kraju jednak jeszcze nie powrócił. No i cóż. Tak wyglądało studio. Ogólnie było małe, takie bardzo, bardzo ciasne. Mam wrażenie takie klaustrofobiczne. No i zresztą to jest norma w Afryce, w afrykańskich wersjach Milionerów, że właśnie takie studio jest takie ciasne, małe, klaustrofobiczne. No, nie tylko jest, taki stan rzeczy miał miejsce nie tylko w Nigerii, ale na przykład ma teraz obecnie miejsce na Mauritiusie, choćby. No, ale w każdym razie, no, to jest specyfika właśnie afrykańskich wersji Milionerów, takie ciasne studia. Grafiki były używane zarówno te stare, jak i te nowsze. Zarówno te stare, co u nas, były używane w latach 1999-2003, jak i te nowsze z lat 2008-2010. Zresztą możecie taki przykład zobaczyć tutaj na tym obrazku. No, ale najważniejsza rzecz to są oczywiście zasady gry. No i grało się tak jak u nas, konkurencja kto pierwszy, ten lepszy. Najszybszy zawodnik wchodził do gry, siadał na krześle i żeby wygrać główną nagrodę, którą było 10 milionów naira, musiał odpowiedzieć na 15 pytań. No i właśnie, tutaj mamy do czynienia z pewnym fenomenem, no bo fenomenem można to nazwać, gdyż przez całe 13 lat istnienia teleturnieju Milionerzy w Nigerii nigdy nie zmieniono drabinki. Ani ilości pytań, ani wartości poszczególnych pytań. Nigdy w tej drabince nie było żadnych zmian. Ta drabinka była taka sama od początku do końca, od pierwszego do ostatniego odcinka. Zawsze pierwsze pytanie było warte 5000 naira, drugie 7500, trzecie 10000, czwarte 15000, piąte było warte 20000 naira. I to był pierwszy próg gwarantowany. Szóste 30 tysięcy, siódme 45 tysięcy, ósme 70 tysięcy, dziewiąte 120 tysięcy, dziesiąte drugi próg gwarantowany, ćwierć miliona naira. Jedenaste pół miliona, dwunaste milion, trzynaste 2 miliony, czternaste 5 milionów, no i ostatnie 15 pytanie, oczywiście główna nagroda, 10 milionów naira, która w nigeryjskiej wersji padła tylko raz. Tylko raz. No i cóż, jeśli chodzi o koła ratunkowe, od pierwszego do ostatniego odcinka były tylko i wyłącznie 3. Czyli stary telepak. Pół na pół, telefon i publiczność. No i cóż, jeszcze tak w ramach ciekawostki, tak wyglądały grafiki późniejsze. Pytanie, telefon i zegar w telefonie do przyjaciela. No, czyli tak jak u nas w latach 2008-2010. Zresztą o grafikach już mówiłem. No i to wszystko jeśli chodzi o nigeryjską wersję teleturnieju Milionerzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym Super Game Show Meister. Cześć!